Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Tym razem tak w sumie na szybko startuję, bo mam trochę do roboty. Sobie poszykuję co muszę. Otóż będę kopał dzisiaj kopalnię. I mam nadzieję, że gdzieś w pobliżu będzie spawner. Bo teraz tak, znalazłem świnki. To są świnki. Owieczki były, ale doprowadziłem jeszcze dużo różowych. Kurczaki rozmnożyłem i krowy. Świnki przeprowadziłem stamtąd. Krowy tam, gdzie jest jak bagno. Tylko trochę bliżej. Idąc w stronę bagna, w sumie nie znalazłem nic innego oprócz krów. Ale mam, proszę, marchewki, zimniory, buroki, dynie i trzcinę sobie rozbudowałem tutaj. W ten sposób. Tu potem będzie jeszcze, jak znajdę później, melony, w sensie arbuzy, watermelony. Aha. W sumie tyle się zmieniło, bo wioska NPC, czekajcie, Artur jest tam, to wioska jest tam. Jak widzicie taką rzekę, tam jest taka rzeka między N a E, to za tą rzeką od razu jest wioska. Nie chcę mi się tam iść, bo to nie jest istotne. Także tu sobie rozbudowałem to na trzcinę. Trzcina mi jest tylko po to, żeby mieć papier, a z papieru będę robił biblioteczki, czy książki, a z książek biblioteczki, bo tak się składa, że będąc pod ziemią znalazłem to. Już zrobiłem to i to, czyli kill off i enchanting table, i znalazłem 2 emeraldy. Jest takich rzeczy, które znalazłem, to na tyle. Właśnie, może sobie rozmnożymy nasze zwierzątka. Damy im to, co lubią. Byłoby bardzo miło. Świnki rozmnażamy marchewkami, to lipa. Owce zbożem, więc może im dajmy to zboże. O, ale tutaj miłość, dużo miłości. Już wszystkie? Chyba już wszystkie teraz. Poczekamy, dobra, zamknięte. Kurczaki, nie wiem, czy mi teraz w ogóle słyszycie, bo jest bardzo głośno. Kurczakom damy nasionka, one lubią nasionka. O, jeszcze jeden kurczak. Chce coś? Już wszystkie chyba dostały. Dobra. No i krówki też bardzo bym chciał rozmnożyć, bo to jednak najbardziej mi są one potrzebne. Dobra, ty będziesz niestety sama, jakimś cudem. Nie wiem, jak to się stanęło. Dobrze. Więc już sobie zwierzątka rozmnożyliśmy, bo chcę mieć ich więcej. I co, w tym momencie w sumie jestem gotów, aby wykopać sobie tą... co ja mówiłem? Żeby wykopać sobie... kopalnię. Uciekło mi słowo. Może odstawię jeszcze to. I wiecie co, teraz zrobię krótkie cięcie, bo krótkie cięcie przyda mi się na to, że po prostu wejdę sobie na TS-a, bo to trochę potrwa, nie będę nagrywał dźwięku mówionego. Wstawię timelapsa tam 10 tysięcy razy szybciej, jak kopię tę dziurę do samego dołu, tunel 3×3, i wtedy się do was odezwę. Także, jak to mówią, krótkie cięcie. Say the word. Say the word. Goodbye. Say the word and a wink away. Round the earth and around the sun. Say the word and a wink and say, forget about that better place. And I know you're healing, 'cause I know the feeling. The streets stop breathing. I don't. About this place, but I don't wanna leave here if you're just gonna stay. Changing like the seasons, been wasting all this time. Should be like satellites, cast beyond the sky. Believe our fate for another day. Riding these horizons, we'll find our way. We'll leave our fate and fade into the night. Follow me to paradise. Just say we try. Say the word and a wink around. Round the earth and around the sun. Say the word and a wink and say, forget about that better place. And I know you're healing, 'cause I know the feeling. The streets stop breathing. I don't wanna wait. I need that story I used to hear to run. Wróciłem. Timelapse był bardzo szybki zapewne, aczkolwiek to trwało ponad godzinę, jak ja to budowałem, także no docencie. Widzieliście, że miałem diamenty, widzieliście, że miałem jakieś problemy z... O, to jak urosło wszystko. Że miałem problemy z... jak oni się nazywają? Z silverfishami. Tu pójdzie kolejka, dlatego to wygląda w ten sposób. Oj, co mi się podoba też w shaderach, patrzcie. Teraz się wydaje, że tam jest ciemno, nie? O, ciemno, to nic nie ma. Bach, wychodzimy tu i tak ładnie to wygląda. A tak, więc tu pójdzie kolejka na pewno. I w sumie tyle, po prostu będę kopał tunel 3x3 cały czas przed siebie. W ten sposób to będzie robione tutaj i tyle. Co jakiś czas tor zasilający wskoczy i tyle, no. Nic więcej tutaj nie potrzeba do szczęścia. Resztę na zewnątrz ładnie je buduję, ale to już naprawdę nie muszę robić teraz. Pokażę wam po prostu to obudowane wejście w następnym odcinku. Jakieś tam diaksy zdobyłem, super sprawa. I co? No i w sumie to tyle. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!